Wielki powrót Piotra Kuryło do Augustowa. Na rynku Zygmunta Augusta witała go rodzina, tłum augustowian, Kazimierz Korzuchowski, burmistrz miasta, Mieczysław Baszko, wicemarszałek województwa podlaskiego i Józef Wiśniewski, prezes firmy Ślepsk, sponsor wyprawy. Nie obyło się bez gratulacji, podziękowań, prezentów, gromkich braw oraz wspomnień związanych z wyprawą. Biegacz w ciągu roku przebiegł dookoła kulę ziemską. Przez 365 dni pokonał ponad 20 tysięcy kilometrów. Mieszkaniec małej miejscowości Pruska Wielka koło Augustowa wrócił wreszcie do domu. Przypomnijmy, że jego wyprawa rozpoczęła się w ubiegłym roku w Augustowie. Zakończyła się dokładnie w tym samym miejscu. Maratończyk nie krył zadowolenia, że jego droga dobiegła końca. Zaznaczył również, że to jego ostatni bieg. Ciężkie warunki. Warto mieć cel. Zima w Rosji i gorąco na pustyniach. Już mnie nikt biegnącego nie zobaczy. Była okazja ostatnia, niestety. Bardzo mi przykro. Bo wszystko ma swój początek i koniec. I to jest dobra chwila, żeby to skończyć. Kazimierz Korzuchowski, burmistrz Augustowa, ma nadzieję, że to nie jest ostatnie przedsięwzięcie biegacza. Izabela Kuryło, żona maratończyka, również nie dała 100% pewności na zakończenie kariery męża. Marzeniem było objąć ziemię dookoła, dokonałeś tego. Myślę, że daleko już byś dalej nie dobiegł, bo popatrzcie Państwo na buty Piotra. Są już takie, że dalej na nich biec nie można, ale ja wiem, że on nie spocznie. On tylko troszeczkę odpocznie i znowu coś wymyśli coś wspaniałego. Nie wierzę w to, że pobiegnie, nie pobiegnie już. No myślę tak, ale aczkolwiek na 100% gwarancji nie daje, nie? Kuryło zadedykował swój bieg dookoła świata ludziom, którzy mieszkają w regionach dotkniętych wojną. Jak wspominał, na swojej drodze spotkał wielu wspaniałych ludzi, którzy mu pomogli. Wśród nich było małżeństwo Bielawskich z Arizony, które dziś pojawiło się w Augustowie. Pod jakimkolwiek hasłem, by to się nie odbywało, to Piotrek jest po prostu człowiekiem, którego warto poznać. Jest, zresztą prawdopodobnie ludzie stąd jego znają, także znają jego determinację, znają jego zapał do pewnych rzeczy. Zresztą sam powiedział, jak daje słowo, dotrzymuje i taki jest.